Dzień dobry, moje myseczki, witam Was na moim kanale i witam Was w kiblu. Stała się rzecz tragiczna, bardzo tragiczna z tego tytułu, że zepsuła się spłuczka. I jak tego pypecia, wiecie, wciskam, on wpadał do wody. I słuchajcie, próbuję to naprawić, męczę się już od dobrej pół godziny. Nawet dzwoniłam już do mojego menzusia. No próbował mi wytłumaczyć, nie? Blondynka. Słuchałam, co mówi. No i mysecki, no. Aaaa! Dlaczego życie musi być takie? Szalone. Opadłam z sił. Zasłonię. Zrobię Wam anturaż inny. Próbuję. Jeszcze raz. Ten pypeć był tu, a ten pypeć jest w środku. I on mi wpada do środka, jak ja chcę go położyć. Czemu? Pypeczku, nie wpadaj mi do środka. Może jakiś specjalista, pan złota rączka do mnie. O krakiem zasiądę. Bez skojarzeń, okej. Okay. Jak moja kuzynka przyjdzie i powie: ja chcę do sracza! Ja powiem: sorry, ale jest zepsuty. To ona mnie zabije. Ona mi wyjmie oko. Nie no, śmieje się. No nie wyjmie oka, bo drugi kibel mamy przecież, nie? No ale jak tu żyć? Dobra. Tylko mnie spokój uratuje. Mysecki. Jakby była druga osoba, to by to przytrzymała. No ale że drugiej osoby nie ma. Tak to jest, jak nie ma chłopa w domu. Chłop potrzebny jest w domu, a nie, panie. Może tu potrzebny jest silikon, by się to trzymało i się nie zniszczyło. Co tam, mysecki, u Was? Ja tu mam przygody z kiblami ciągle. Jak w pracy się nie zatka z chłopczykiem z brązu kibel, teraz tu. Aaa, kibel zjada mi rękę. Wariatka, mówię mi. No i czemu mi się nie chcesz trzymać? Trzymaj się. Proszę. Trzymaj się, trzymaj się. Mówię, mówię ci. Trzymaj się, bo walnę w łebcie. Proszę. Czemu to takie dziadostwo robią coś tam, skądś. Nie wiem skąd. To powinno się tu trzymać, prawda? Powinno się tu trzymać. Tu powinno się tu trzymać to. Bo nic nie odpadło. No ale dlaczego to się zsuwa? Czemu tu się zsuwa to na dół? Ja chcę tutaj spuścić chłopczyka z brązu i się nie da, bo mi wpada. Jak ja to powiem Karolinie? Ona mnie zabije. Mysecki. Powiem, za co? Za co i za jak? Widzicie? Patrzcie. O! I znowu wpadł. Ja myślę, Super Mario moc
Trzeba wyjąć, włączyć. Z miseczki nie mogę was ustawić, no. I tak będę teraz miseczki. Jeszcze raz. Tylko mnie spokój mam w ogóle, to nic więcej. Bo to się za bardzo kręci. Coś tu się poluzowało. Ale co? Ale to jest, ale wiecie co? Jakie to jest dziadostwo. To jest takie dziadostwo zrobione, że to lekko wyrwać i już kibla nie ma. To powinno być jakieś zamontowane porządnie. Dlaczego to twoje? Nic my setki no co zrobię. Nic nie zrobię. Zrobię jeszcze raz. Ładnie. Może tutaj naokoło trzeba jakimś taśmą, nie taśmą, tylko tym. Najlepsze by było tutaj klejnacie. W sumie tak mi się wydaje. Na mój jankowy rozum. Nie. Ja tylko nie chcę widzieć miny Karoliny, jak ona tu przyjdzie i ona tu spuczy, będzie chciała sobie spukać chłopczyka. Na razie to tak muszę zostawić, no bo co? Czemu to się nie chce czynić? Przecież tu jest wyżłobienie, które powinno się zacząć. Nic mysecki. Na razie zostawiam to jak, tak jak jest. Jak ona przyjdzie, to i powiem Karo. Karo, ale to nie moja wina. Co żeś zrobiła? Kibelek się zepsuł. No i zobaczymy, co będzie. Jak jutro będę miała tu śliwę pod okiem, to wiecie. To wiecie, że to Karo. Pomysł.